Cześć wszystkim, witam serdecznie na moim kanale Polska oczami Białorusinki. Mam na imię Maria i już od dwóch lat mieszkam w Polsce. Nadal powoli oglądam filmy, polskie filmy, które mi poleciliście. I drugi polski serial, który został wybrany, pierwszy serial jest tutaj, był wielokrotnie przez Was rekomendowany. I byłam bardzo zaintrygowana tytułem tego serialu i zaczęłam go oglądać może dwa miesiące temu. I już po kilku odcinkach zdałam sobie sprawę, że przede mną jest coś niezwykle interesującego. I to jest stulecie winnych.

І видаження розпочалися в 1914 році в Брвинові, до 25 км від Варшави. Власне там, в Брвинові і в Варшаві, дословно віц буде мешкати з головними богатирами. Це цікаве. Серіал був кранцоний на терені музеум всі Мазовецький в серпцю. Кренсона там також інші фільми, наприклад, «Пан Тедеуш», «Огнем» і «Мечем». В першому оцінку серіалу познаємо лічно родини винних, хто вже сон призвичайні до спільних споткань, при дужому столі, живіонцях в згоді, допомагаючих собі навзаєм. Але, як і завжди бува в родині, кожен

Кобіти стараються накармити голодні діти. Взагалі для всіх людей не є ясно, хто з ким і проти кого вбивається. Найперше ходять прусці, потім козаці. Але життя точиться далі. Родина Вінних має свої страшні секрети. Мордерство одного з братів, секретна милість між дітьми. Żoną zamordowanego brata, a innym bratem i wiele, wiele więcej, za co potem rodzina winnych będzie płacić przez kilka dekad zrujnowanymi losami. W 1918 roku, wraz z zakończeniem I wojny światowej. Польська остаточно одзискала неподлеглость. І життя стається ліпше. Вродзоні в родині вінних близнячки Аня і Маня доростають і студію. І тут їх це звертить увагу на богатерів, які ж були правдивими людьми і дуже органічно впасували в цей серіал. То Станіслав Вільгем Лільпоп, його цурка Анна, а потім її монш Яросов Івашкевич і Інні. То діньки серіалові заінтересувався тими постатями і прочитав їх біографії. Не можу теж не вспомнити о моєму улюбленому навчителю Янушу Корчаку, який в серіалу мав бути навчителем Анни Вінни. Таке вплюнтання в серіал правдивих людей» буде огромною симпатією, i wiary w realność tego, co się dzieje na ekranie. Kończy się okres międzywojenny i rozpoczyna się nowa wojna, druga wojna światowa. I teraz widzimy na ekranie te małe bliźniaczki z pierwszej serii, w ramionach z nowo urodzonymi bliźniaczkami. I wydaje się, że wszystko się powtarza, ale z jeszcze większą tragedią i okrucieństwem. Wojna z Niemcami. Potem dojście do władzy Sowietów wywarły ogromny wpływ na losy głównych bogaterów. I nie jestem w stanie opisać, ile razy razem z bogaterami płakałam, szczerze płakałam, martwiąc się o, o Żydów, powstanców Armii Krajowej i innych. Jednym z najbardziej ostrych momentów, Moim zdaniem był następujący. W Warszawie pod murami getta zainstalowano korozelę i część Warszawiaków przeprowadziła tam swoje dzieci. A potem pewnego dnia, gdy zaczęto likwidować getto, co oznaczało po prostu wyprowadzenie wszystkich Żydów z domów i rozczulenie ich, podczas gdy za murem rozległ się straszny krzyk i odgłosy strzelaniny. Dzieci po drugiej stronie muru nadal jeździli na karuzelach, a rodzice uśmiechali się. Wiecie, to jest bardzo przerażające. Pojawia się poczucie wstydu i winy, ponieważ my, ludzie, często chowamy głowę w piasek i nie zwracamy uwagi na okrucieństwo, kiedy to nas nie dotyczy. Kolejny wzruszający moment, na który nie mogą mnie zwrócić uwagi. Podczas wojny Niemcy w Brwinowie chcieli spalić książki z biblioteki, ale miejscowi, ryzykując swoim życiem, ukryli te książki, uratowali ich w swoich domach. Ale wojna się skończyła, przychodzą Sowiety i radzieckie żołnierze. Podczas kolejnego swojego picia zaczynają używać tych książek, aby po prostu rozpalić ogień. I wyobrażam sobie, co musieli czuć Polacy, kiedy to zobaczyli. Na pewno w ich głowach kręciło się pytanie, co jest większym złem? Niemcy albo Sowiety.

Dla siebie znalazłam swojego ulubionego bogatera, właściwie bogaterkę Bronisławę, najstarszą kobietę z rodziny Winnych. Dlaczego ona? Bardzo przypominała mi moją prababcię, jest nawet podobieństwo zewnętrzne. Bronia to kobieta bardzo mądra, niczym subtelna i wrażliwa psycholog, opiekuńcza, przemyślana i sięgająca do korzeni. Jak powiedziała jej wnuczka, jest najbliżej Boga. Na pewno za jej cierpliwość, życzliwość i miłość do wszystkich swoich dzieci i wnuków. Nie mogę też nie zauważyć, jak subtelnie jest pokazana rola kobiet w rodzinie. Wiecie, jest takie powiedzenie, no przynajmniej na Białorusi tak mówimy, że matki są jak guziki. Ponieważ bez guzików obranie są podarte. Dokładnie tak się stało, gdy umierały kobiety z rodzin winnych. Przez jakiś czas wszyscy po prostu nie wiedzieli, jak dali żyć, jak zamknąć tę pustkę, jak znieść te straty. Ale potem dorastały nowe kobiety, a świat stawał się bardziej znośny, przytulny, ciepły. Uważam, że ten serial jest po prostu genialny. Dlaczego? Weźmy na przykład samą nazwę – „Stulecie Winnych. Wydaje się nam, że 100 lat to dużo czasu, ale tak naprawdę wybierając taki okres czasu, Czas zostaje skompresowany, a na przykładzie każdego bogatera możemy zobaczyć, jak mało go mamy. Jedno pokolenie ustępuje drugiemu pokoleniu i zostaje w pamięci. Dlaczego winnych, stuleci winnych? Bo każdy bogater ma ze sobą swoje grzechy, które mu trudno wyznać lub poprosić o przebaczenie. Nikt z nas też nie jest święty, i pod tym względem, każdy z nas też może być winnym. Generalnie moim zdaniem, seriale ma taki cel: pokazać, jak ważna jest rodzina, jak ważne jest być razem. Bo kiedy was jest dużo, zawsze można wyciągnąć bliskie z kłopotu w trudnej sytuacji, podejść pomocną dłoń. I nawet zebrać pieniądze na pomoc. Kiedy patrzyłam na rodziny winnych świętujących Boże Narodzenie, serce mi się krajało, bo my, Białorusini, będąc na przymusowej imigracji, możemy tylko marzyć o tym, żeby siedzieć przy dużym stole ze swoimi bliskimi. Więc jeżeli to macie. Proszę to docenić. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Będę, jak i zawsze, bardzo wdzięczna za jakąkolwiek aktywność na moim kanale, za subskrypcje, komentarze, kciuk w górę, niewielkie wsparcie finansowe na kawę. Do zobaczenia w nowych odcinkach. Pa pa.